Baila, baila, baila. Nigdy nie uczestniczyłem w takim przedsięwzięciu, tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, co może być no, ciekawą rzeczą. Zobaczę. Ale ładne dziewczyny. Hello. Hey, how are you? W trasę. Siemano. Piąta rano, robię śniadanie i zawijamy stąd. Zauważyłem pewną zależność, że na coraz większej liczbie lotnisk starają się jakoś tym ludziom umilić czas, no nie ukrywajmy. Niektórzy przylatują godzinę, dwie przed samolotem, niektórzy 5, 6, 10, bo mają przesiadkę. No i fajnie sobie chociażby nawet, nie wiem, poczytać o jakichś antykach. Zakładam, że większość z was już wie, gdzie lecę, ale takiego lotu, powiem wam, jeszcze nie miałem. Zobaczcie, dostałem opaseczkę. A co to za ładna pani tam jest? Ej, jaram się normalnie, powiem wam, niesamowicie, ta muzyczka to leci w tle i w ogóle wszystko. Are equipped with evacuation slides. All evacuation slides with the exception of those immediately behind the wings. Welcome to the Daniel K. Inouye Honolulu International Airport serving the island of Oahu. Local time here is approximately 12:36 p.m. Siemano, witamy na Hawajach, ale się ekscytuję. No i oficjalnie mogę wam powiedzieć siemano, aloha, witamy na Hawajach. Powiem wam, jest mega gorąca, ale pada deszcz niestety. Tak więc trzeba będzie szybko nałożyć tapetę, jakąś, wiecie, obudowę i śmigać na jakiś autobus. Nie mam żadnego pojęcia. Teraz próba dojechania na własną rękę do miasta. Air Japan, China Airlines, China Eastern and others. Arrivals, baggage claim and customs. No jedziemy już. Muszę podjechać troszkę autobusem za trzy dolki. Siemano, witamy w raju, moi drodzy. Coś bym powiedział, zobaczcie, jak daje deszcz. Nie jestem w stanie na chwilę obecną się nigdzie przemieszczać. Jestem już w centrum handlowym, tańsze żarcie, 11,99 plus podatek, czyli 12 chyba 50 albo 13,50 i Uber za, już wam pokazuję, zobaczcie, za 3,5 km $25 albo 42, zależy jaki ten wojskowy. Mam chyba godzinę 10 już na autobus, już była jedna szóstka, autobus numer 6, gościmy do mnie, nie, kolejna szóstka. Minęła godzina, gość zrobił pętlę, podjeżdża szóstka, wsiadam, ten sam gościu mówi, kolejna szóstka, tak więc poszedłem z buta, ale cały czas pada. Dotarłem do hostelu, przykra sprawa, nie odpaliłem kamery, bo czekałem na autobus, on przyjechał, po tej, jak mówiłem, chyba godzinę czy się na niego czekałem. Przyjechałem, padało, więc pobiegłem szybko do hostelu, zameldowałem się,
i wyszedłem na jedyne jedzenie, które jest w okolicy, bo mieszkam na jakimś zadupie w ogóle totalnym. Najbliższa knajpa to Burger King, 15 minut na piechotę, ale zobaczcie, znowu leje, podobno jest jakaś, jakieś prądy idą i ma dzisiaj, jutro i pojutrze lać, tak więc jest totalna lipa. Siemano, witam was z pięknych Hawajów, z wyspy Oahu, niedaleko Honolulu, ale niestety znowu pada, dosłownie jest parę minut, kiedy przestało, biegnę do sklepu, postaram się pokazać wam jak najwięcej, jeżeli tylko i wyłącznie się uda, bo mówię, wczoraj przyjechałem dość wcześnie, o godzinie pierwszej i myślałem, że cokolwiek się uda nagrać, a niestety się nie udało. Oby dzisiaj wypisała pogoda. Tam jest widok na Honolulu. Tam znajdują się wszystkie popularne plaże na południu wyspy, czyli na przykład Waikiki. Chciałbym wiedzieć całą, tutaj komunikacja miejska podobno działa nawet dobrze. Autobus dojeżdża podobno wszędzie, tak więc zobaczymy, ile da się wyczarować. Na pewno muszę powiedzieć, że Hawaje są cholernie drogie. Najtańszy nocleg 40 parę dolarów, najtańsze jedzenie plus minus około 12-13, żeby cokolwiek zjeść. Pewnie trzeba będzie sobie pogotować, ale ciężko jest, będąc powiedzmy w trasie, jadąc na plażę albo jadąc w koło wyspy, codziennie coś sobie przygotować, więc łatwiej jest jeść na mieście, ale wtedy wychodzi nas o wiele drożej. W planach jest kilka plaż oraz w planach jest również minimum jakiś jeden hiking. Miejmy nadzieję, że jutro podobno już ma nie padać i uda się zrealizować plan. Zaszedłem na śniadanie do 7-Eleven, takiego jakie mają również w Azji lub w Stanach Zjednoczonych, z tym, że ceny tutaj są jakoś 5-6-7-krotnie wyższe jak w Tajlandii, ale nie ma co się dziwić. I wziąłem sobie takie typowe jedzenie, które tutaj widzę, że ludzie jedzą. Corn dog, że wam pokazuję, i chicken taquito. Ten pierwszy to najzwyczajniej w świecie hot dog na patyku. Idzie zapchać kichę. Ser z kurczakiem. Po serii ze Stanów dostałem milion wiadomości, polo ile kosztuje taki pobyt, ile cokolwiek. Hawaje liczy się mniej więcej minimum 800 dolarów po takiej najniższej linii oporu. Bez samochodu musicie wziąć autobus minimum 4 razy dziennie, nie ma żadnych karnetów. No to macie już 12 praktycznie dolarów. Dodatkowo hostel minimum 40-50 plus jedzenie, tak liczcie, jak sobie ugotujecie, to może za 7-8 dolarów się najecie, a na mieście tak trzeba liczyć z 15. Jeszcze raz siemano na serdecznie, moi drodzy, idziemy właśnie na plażę Waikiki Beach. Dzisiaj jest 7 grudnia, czyli 80. rocznica napadu na Pearl Harbor. Niestety podobno ciężko bardzo tutaj dojechać ze względu na jakieś uroczystości. Tak więc wybierzemy się na plażę, aby zobaczyć, co słychać na Hawajach. Tutaj transport jest dość w miarę ogarnięty. Da się przeważnie dojechać praktycznie w każdą część wyspy, pomimo że zajmuje trochę czasu. Ale ważne, że jest w porównaniu do Puerto Rico, ten transport po prostu istnieje. Miałem dzisiaj nadzieję, że uda się zrobić jakiś tam odcinek trochę taki po części historyczny, opowiadający o tym Pearl Harbor, ale powiem wam trochę w drodze na plażę. Zobaczcie, jakie mają ładne tablice. Hawaii Aloha State. Kilka ciekawostek na temat stanu
Hawaje, który należy do Stanów Zjednoczonych. Jest to najmłodszy z 50 stanów i jedyny w całości leżący na wyspach. I zaraz też może powiedzieć Polo, ale przecież Puerto Rico. Nie, Puerto Rico jest wyspą, ale nie jest stanem. Przynależy po części do Stanów Zjednoczonych, ale nie jest jednym z 50 stanów. Tak więc Hawaje to jedyny stan, który leży całkowicie na wyspach. Jest najmłodszy, bo dopiero od 59 roku. Stolicą stanu jest Honolulu, gdzie się właśnie znajduje na wyspie Oahu i po prostu leży pośrodku niczego na oceanie spokojnym. Zobaczcie, jak namioty sobie chłopaki ładnie porozbijali, bo oczywiście podobno słuchajcie, Hawaje to drugie miejsce w Stanach Zjednoczonych z największą ilością bezdomnych zaraz po Kalifornii. Najwięcej jest podobno właśnie w Los Angeles, później chyba San Francisco i okolice, i tutaj Hawaje jest podobno również rzeźnia. Cały ten archipelag składa się ze 137 wysp, ale na dobrą sprawę tylko 7 jest zamieszkałych. I wracając do tych wydarzeń z Pearl Harbor, tutaj podobno sporo ludzi również nurkuje, aby zobaczyć te wszystkie zatopione samoloty, i podczas ataku 80 lat temu zostało zniszczonych 328 samolotów amerykańskich tylko tutaj na wyspie Oahu. Dochodzimy pomału do części Waikiki, chyba najpopularniejszej tutaj na wyspie Oahu, na południowej części. Dość niedaleko lotniska, można dojechać bardzo spokojnie autobusikiem numer 20 prosto na część właśnie hotelową oraz na plażę Waikiki. Pogoda nie dopisuje, ale miejmy nadzieję, że da się cokolwiek zobaczyć na tej plaży, że ta woda będzie dostatecznie ładna i niebieska. Dzisiaj w odcinku będą pierwsze wrażenia oraz ciekawostki. Nie chciałbym w sumie zasypywać Was takimi informacjami typowymi przez pierwszy odcinek, żeby Was zanudzić, po prostu wiecie, suchymi faktami. Tak więc zobaczcie, na przykład tu macie taki typowy drink, nazywa się Hawaiian Sun. Taki dostawaliśmy również w samolocie do picia. Chyba najtańsza opcja, jaka w ogóle jest do kupienia w 7-Eleven. Zdróweczko. Dochodzimy pomału do plaży. Tutaj zobaczcie, ta po prawej flaga stanu Hawaje. Dodatkowo zobaczcie, jaki to jest hawajski wariat. No i idąc już w stronę plaży, to już jest mnóstwo takich gadżetów, zobaczcie. To takie małe, śmieszne gitarki, co można było zobaczyć na YouTubku bluzy. W sumie ta jest nawet całkiem ok, tylko nie ma rozmiaru, ale trzeba będzie sobie kupić jakiś hawajski prezent. Coś czuję, że zakupię sobie taką koszulę. No i powolnym krokiem docieramy do portu, ale ogólnie bardzo, bardzo brudna woda. Na początku myślałem, że tu jest tak płytko, a tu jest po prostu taka brudna woda, ale to jestem przekonany, że to po prostu po tych wczorajszych deszczach, które były bardzo intensywne. I wcześniej zwracałem na to uwagę, podobno od 20 lat nie było aż tak intensywnych opadów. Z czym nam się kojarzą Hawaje? Myślę, że wszystkim się kojarzą z tym gestem, z powiedzeniem aloha, no i z tymi wszystkimi kwiatkami. Zatem mam dla Was specjalną akcję. Docieramy na plażę i z racji, że Hawaje są turbo drogie, bo tak jak Wam mówiłem, że mniej więcej około 100 dolarów trzeba mieć za takie luźne dnióweczki, gdzie się naprawdę spinamy, to przy okazji, wchodząc na stronę ostrowid.com, kupując najlepsze, słuchajcie, suple z kodem już nie Polo10, a Aloha10, dostaniecie 10% zniżki, a ja dostanę siano, żeby troszkę dłużej tutaj pobyć w Stanach Zjednoczonych, no bo mówię, tutaj cenowo jest dość drogo i muszę brać pod uwagę to, że trzeba sobie jakoś radzić, więc wchodźcie na stronę ostrowid, wpisujcie kod Aloha10
wspomożecie moją podróż po Stanach Zjednoczonych, tak więc zapraszam serdecznie i idziemy sobie pomału na plażę. Dość ładnie wygląda pomimo tych wszystkich burz wczorajszych i dzisiejszych. Dzisiaj miało lać, oby nie sprawdziło się to wszystko. Co do pierwszego wrażenia, na pewno jest ciepło, na pewno będzie ładnie, powinno być ładnie, jeśli tylko będzie chociaż troszkę słońca. O, szczury biegają. To jest taka część bardziej hotelowa, a la plaża. Zobaczcie sobie, ludzie takimi pływają śmiesznymi rowerkami wodnymi. No i oczywiście surfing. Dzisiaj przez chwilę, jak widziałem na pogodzie, że będzie padało przez kolejne 5 dni, zastanawiałem się, czy nie wziąć najtańszego lotu gdziekolwiek na Stany, posiedzieć tam te 4 dni i wrócić 5 dnia tutaj znowu na Honolulu, żeby złapać tylko i wyłącznie samolot. I zastanawiałem się, co robić, ale stwierdziłem, że zaryzykuję. Jeśli będzie padało, to będzie padało i po prostu przeboleję niestety w tym hostelu, ale trzymajcie kciuki, aby wszystko się udało. Tak właśnie wygląda plaża Waikiki. Jest całkiem ok, pomimo że wczoraj pogoda niekoniecznie sprzyjała. Jest parę pal, nie powiedziałbym, że wygląda jak Dominikana, bo kolor wody nie jest najładniejszy. Co zauważyłem, ciekawostka, wszyscy kierowcy tych firm dostawczych nie mają drzwi w samochodach. Tu coś przygotowują z okazji nalotu na Pearl Harbor, patrzcie na to. Dzisiaj są jakieś uroczystości. Dziwne gdyby nie było. Bardzo ważny dzień, 80 lat po tym wszystkim. Nagram tu parę ujęć. Nie ukrywam, że miałem pójść na hike, ale chyba jednak takie wydarzenia nie dzieją się codziennie. A dobrą sprawę, codziennie można pójść na hike. Nigdy nie uczestniczyłem w takim przedsięwzięciu, tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, co może być no ciekawą rzeczą. Może jakieś cheerleaderki będą fajne. No do domu je wezmę. Ja tu udaję, że jestem z prasy amerykańskiej. Tak więc najprawdopodobniej dzisiaj odpuścimy sobie robienie hajku. Zrobię go w inny dzień. W inny dzień zrobię dwa naraz. Zmobilizuję się, a dzisiaj zobaczymy, co tu się dzieje. Zobaczcie, typowa Ameryka. Tutaj troszkę piłką porzucają w rugby. Tutaj będą orkiestry grać. Coś nowego. Bardzo dużo osób w czapkach weteranów wojennych, na przykład Wietnamu albo z innych misji. Tak więc takiego czegoś się nie widzi na co dzień, więc stwierdziłem, że po prostu zostaniemy. Zobaczcie, gość ma taką prawdziwą polinezyjską dziarę na nogach, którą wam pokazuję.
respond. Make sense? There you go. Ciekawe wydarzenie, poczekamy aż to się do końca rozwinie, więc jeszcze tu jakieś 20-30 minut powinna być parada, tak więc chyba trzy. Ale ładne dziewczyny. Hello. Hey, how are you? Good. Tak więc czekamy aż zacznie się parada i lecimy. Że bardzo ciekawe przeżycie, doświadczenie, no bo dobrą sprawę tutaj przyjechali ludzie ze wszystkich stanów. Cheerleaderki, ludzie grający na bębnach, orkiestry, ludzie śpiewający w chórze, po prostu przyjechali tutaj uczcić. Czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem w żadnym kraju, żadnego takiego naprawdę, można powiedzieć, ważnego dnia, jeżeli chodzi o którykolwiek kraj. Naprawdę widać, jak ludzie są w to wszystko zaangażowani. To jest ciekawe. Za chwilę jeszcze kilka przebitek i co ciekawe, przejaśniło się. Ladies and gentlemen, as we prepare to commence the first of this two-part presentation by the Patrzcie na to. Jakie fury, ty! Ale kozacko.
Zobaczcie tylko na te góry w tle, chmury, niesamowite kolory, niebieski, biały, zielony. No, coś czuję, że Hawaje zrobią robotę. Muszę szczerze przyznać, że bardzo ciekawe wydarzenie, którego się na pewno nie spodziewałem, bo planując moją podróż na Hawaje nie uwzględniałem lotu podczas 80. rocznicy ataku na Pearl Harbor. Ale tutaj można było zobaczyć 100% Ameryki. 100% tego, jak to wygląda. Miks kultur, wszystkie możliwe kolory skór. Kurczę, to naprawdę powiem wam, że nie spodziewałem się i to jest, mówię, takie ciekawe, bo z reguły się tego nie widuję na co dzień, takie coś się widzi w telewizji, wiecie, tych grajków, tych muzyków, te cheerleaderki. To jest naprawdę coś takiego, mi się wydaje, wyjątkowego, jeżeli chodzi o ten kraj. Na moim kanale mogliście oglądać różne odcinki na temat Stanów Zjednoczonych, na przykład te, że tak powiem, gorsze strony tego kraju, ale tutaj mogliście zobaczyć na przykład teraz takie prawdziwe zaangażowanie ludzi w to, co tu się dzieje. Hej. Tak więc zobaczcie. Za każdym razem jest coś innego. O to chodzi. Moi drodzy, patrzcie na to. Poznałem właśnie piękne dziewczyny z Wenezueli, które chciałyby być, że tak powiem, troszkę sławne. Tak więc wpadnijcie do nich na Instagram. Mira. Chico, chica, ay. Chicas de Venezuela. Venezuela, por favor. Muy guapa, muy guapa. Y quieren estar famosas en Polonia. Y aquí hay. ¿Cómo? Grecia Ramírez. Sí, eso es tu. Mi Instagram es Grecia Ramírez M. Sí. Hola. En Chile, Aline, novia Belén. Qué bueno. Venezuela, de Maracaibo. Qué bueno. ¿Y cómo te llamas? Mónica. Mucho Mónica Di Luca. Mucho gusto, Mónica. Mucho gusto. Venezuela. También. Catherine Francesca, Instagram. Qué bueno. Venimos a coincidir en una isla bien lejos de nuestros países. Zapraszam serdecznie, moi drodzy. Wpadajcie do dziewczyn, będą zadowolone. So I know that some of the choirs now will be joining us at different stations. ¿Qué más? Here we are 80 years later. Woo! To remember and honor the lives of the men and women. Thank you.
He's Hawaii. Hola, hola. No i pora podsumować ten dzień. Parada się skończyła. Fajnie było widać uśmiech na twarzach tych ludzi, tych weteranów. Tam w ogóle był jeden gościu, który miał 100 lat i brał udział podczas tego wszystkiego. Tak więc na pewno coś, czego raczej nie doświadczycie, będąc ogólnie w podróży, jakoś tak mówię, przypadkowo. Mówię, to był typowy fart, że akurat tak się stało, że po prostu tutaj byłem. Bardzo fajnie, dodatkowo dziewczyny z Wenezueli, jak zawsze topówka. Tak więc wracam pomału na chatę i no co, widzimy się w kolejnym odcinku. Chciałem powiedzieć Haiti, widzicie? A Hawaje, przywitały mnie pięknie, fajną paradą, ładnymi dziewczynami. Zmykam na chatę, no i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano!